Hej, 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 witam wszystkich dzisiaj serdecznie. Dzisiaj właśnie jest unboxing tego właśnie czegoś. To jest, jak widzicie, nowa moja obudowa, żeby was nie skłamać. Ja już ją musiałem niestety otworzyć przy kurierze. Co to jest za obudowa? To jest Color Master Strike Homestrom. Więc to jest pudełeczko bardzo duże. Jak widzimy, High Speed USB 3.0 oraz SSD można załadować bez problemu. Obrócimy ją trochę. Ok. Tak wygląda ten bok. Teraz powrócimy sobie z tej strony. Tak jak chcę powiedzieć, to jest, są w dwóch kolorach ta obudowa. Jest białym i czarnym. Tak widzimy. Co ona ma w sobie? Co ona ma w sobie? No, jest duża, tak? Jest bardzo duża. Więc mam nadzieję, że to, co ja chcę zrobić, jak to się mówi, przy tym komputerze, to ona mi przypaści. Z tego względu, dużo osób będzie się mnie pytało, dlaczego duża. Taką wielką kupiłem. Dlatego, że karty graficzne już są coraz większe i żeby nawet nowa karta graficzna, którą bym chciał kupować niedługo, może, żeby ona mi weszła bez problemu. A także bym chciał trochę chłodzenia wodnego założyć, ale to już jest przyszłość. Przyszłość to jest właśnie to. Tutaj obudowy będą części, te co mam tutaj przy tym starym komputerze, czyli tylko obudowa jest zmieniona. Z tego względu, że tak jak mówiłem, jak będę chciał zmieniać karty graficzne, czy dwie wrzucić, czy więcej dysku, no to więc się przyda wtedy, tak? Tu mamy specyfikację. O, nie wiem, czy coś będzie widać, ale to są specyfikacje. Co można zamontować, co już jest zamontowane i tym podobne. Ja wam mogę przeczytać, akurat mam już tutaj, co do niej dostaliśmy. O, mamy instrukcję obsługi. Tak, to jest instrukcja obsługi. Tak jak widzimy, jest biała i czarna. Ja mam białą. Tak jak widzimy. I ja wam od razu zaraz powiem, co już tu mamy. Panel USB 3.0 2x2x2.0. Wiadomo, ten inne rzeczy, po prostu panel dla głośników, znaczy głośników dla słuchawek i mikrofonu też jest. Wymiary 250x605,6 i na 578x5. No to więc są takie wymiary. Waga tej obudowy 13 kg, 14 kg prawie waży. Jakie tu płyty główne wejdą do tej obudowy, to jest tak, Micro ATX, ATX, XL, ATX. Ja mam ATX, to więc akurat mi to wejdzie bez problemu. To więc dlatego tą obudowę kupiłem. Mamy wejścia na 9 dysków normalnych. 525. 8x3,5 i 13x2,5. Czyli SSD. Tak? To jest chyba SSD. Tak jak mi się wydaje. Co mamy tutaj zamontowane? Jeden wiatrak z tyłu 120 mm, jeden u góry 200 mm i dwa po boku chyba 140 albo 120 mm. Więc to mamy zamontowane. Ok. Sprawdzimy. Wyciągniemy ją sobie, tak? Żeby nie było.
tak jak mówię, ona dużo waży. Bardzo. O. To jest ta obudowa. To sobie tu położymy. Hopla. I oto ona. Tak. Tak widzimy. Przezroczysty tło. Tu mamy dwa wiatraki, które można przełożyć je do przodu. To jest właśnie taka obudowa. Tak widzimy. To jest przód. To jest przód. I co my tutaj na przodzie mamy? Dwa USB 3.0, dwa USB 2.0. Podświetlenie, wiadomo, jest też podświetlenie. Wyjście na słuchawki, wyjście na mikrofon. Mam reset. Wiadomo, to jest podświetlane też. Bardzo fajna rączka, gdzie można przenosić. Także mamy miejsce na dysk SSD, który jest tutaj bardzo przydatny. Tak wygląda z tej strony, tak wygląda z tej strony. Nie wiem, czy to coś będzie widać za bardzo, ale sprawdzimy. Tak wyciągniemy, pokażemy. I oraz tył. Mamy, wiadomo, wyjście na, jak to się mówi, na chłodzenie wodne. 120 mm. Tu są na części, czy na te, jak to się mówi, na dysk, na karty graficzne i te rozszerzenia. Tu jest, wiadomo, płyta główna będzie i na dole jest na zasilacz, tak? Ok, żeby was nie oszukiwać, no ona trochę waży, no niestety. Podkręcimy sobie boki. Położę tu. Ok. Tak wygląda. Jeszcze widać, folia jest. Pleksa jest podwójna. To są siateczki na to, żeby kurz zbierał. Ok. To odłożymy na bok na razie. I co my to tak mamy? O, oto ona. Jak widzimy, tu wejdzie bez problemu każda karta. Tu mamy dwa wiatraki, które będą chłodzić nam, ale je można przerzucić tutaj do przodu, tak jak mówiłem. Mamy okablowanie całe, które będzie. Tu na dole będzie zasilacz. Tak jak widzimy, tu mamy przejścia, więc bez problemu. Tu wejdą, tu będzie płyta główna, to nie ma też problemu, która wejdzie. Więc to jest właśnie ta strona. Teraz weźmiemy drugą stronę. To sobie odłożymy na bok. No z drugiej strony, tak jak widać, też jest ta siatka na ten właśnie, więc to jest druga strona, tak? Tu sobie też odłożymy. Co mamy z tej strony? Otóż to. Tu można okablowanie bez problemu włożyć. Każde okablowanie można tu włożyć. Tak jak widzimy, będzie ładnie nam tutaj trzymało. Też mamy o przewody. Tu też. Tu można bez problemu już dyski włożyć bardzo fajnie. Więc nie ma tego problemu. Przechodzimy do przodu. Nie wiem, czy mi się to uda tak zrobić. Ale to się panie ściąga. To się panie ściąga. Ups.
O właśnie, tak cię panie ściąga. Tu mamy pudełeczko. Teraz je otworzymy. Co to jest za pudełeczko? Od razu. Tylko pościągamy sobie te rzeczy. Ok. Tu mamy właśnie takie pudełeczko. Teraz je otworzymy. Co tam mamy w środku? Tu znajdę sprzęt do tego. Ok. Żebym się nie począł. Okej, wyciągaj. Wyjdzie tak? Wyjdzie. Okej, co my mamy w tym pudełeczku? Żeby nie skłamać. Aha! W tym pudełeczku mamy... na dyski. To są na dyski. Więc w tym pudełeczku mamy to na dyski. Odłożymy na bok. Co tu jeszcze mamy takiego ciekawego? Bardzo fajne jest to. To. Ładny jest napis. Tylko jak to się ściągało teraz? Ha! Żeby was nie skłamać. Jak to się ściągało? Oho! Tak samo. Tak samo napis CM Storm. Oczywiście. Napis. Co tu jeszcze mamy? Jak tu się wyciągało? Żeby was nie skłamać. Aha, to jest przykręcone. Tu jest przykręcone. A tu mamy śrubki i te inne rzeczy. Następna rzecz jest taka. Filtry. Mamy filtry, tak? Jeden u góry, bardzo duży filtr. Oczywiście. I dwa na dole. To nie będę wyciągał, tylko wam tak pokażę. Widzicie? Dwa na dole są. To są filtry przeciwkurzowe, więc tyle. Tak jak mówię, te dwa wiatraki można je dać tu z przodu, jak ktoś będzie wolał. Już od was zależy, jaka konfiguracja dla was będzie dobra. Dla mnie chyba będzie dobre ta, jak jest teraz tutaj. To sobie. I tak jak widzicie, tutaj jest ten duży wiatrak. 200 mm, który można zawsze ściągnąć i po prostu założyć coś innego, jak ktoś woli, nie? Dwa małe można założyć 140 mm i będzie ok. Tu są chyba 120, a tu jest 140, a tu jest 200. Jakoś tak, żeby was nie skłamać. Więc tak się prezentuje ta cała budowa. Dużo miejsca jest. Zaraz, jeszcze wam coś pokażę, tylko wyciągnę. Akurat wam zaprezentuję, jak to będzie wyglądało. Bo mam taką samą kartę, jak mam, znaczy taką samą, podobną kartę, która też jest taka wielka. I wam powiem, że tak. To jest właśnie ta karta. To jest gigabajta GTX 690. I patrzcie, jak bez problemu mi to wchodzi. O, nie widać. Bez problemu ta karta wchodzi. Więc ta karta bez problemu wchodzi, to tamta też wejdzie bez problemu. I jest lepsze chłodzenie wtedy przy tym. Zobaczcie, ile miejsca jeszcze jest. To jest bardzo dużo. Mam nadzieję, że jakoś to pokazałem. Więc mam nadzieję, że wam się podobało ten film. Trochę się przemęczyłem trochę przy tym, jak to się mówi. Tak jak widzimy, ona... O tak, nie tak. Żeby was pokazać. Tutaj jest taka rączka. I tu jest napis Striker.
I tu też są siatki. Wygląda jak takie Lamborghini. Ok. No i tyle by było na ten unboxing nowej pięknej obudowy, która jest większa od mojej, to dużo większa. I jest ciężka, no niestety. I no tyle, no co mogę powiedzieć. Zapraszam do łapkowania. Może być łapka, ops, łapka górę lub dół. I zapraszam do komentarzy. A ja się z wami żegnam. Pa, pa.